Nieodłącznym bohaterem każdego wielkiego postu jest post. Czym jest post? Czy jest to po prostu niejedzenie? Jeśli tak, to w centrum wielkiego postu stałaby lodówka albo spiżarnia i trzeba byłoby je skrzętnie omijać. Czym jest zatem post? Kiedy pojawił się na świecie? W symboliczny sposób mówi o tym Księga Rodzaju. Post pojawił się wtedy, gdy ludzie zaczęli nadmiernie obżerać się. Sięgają po owoc, który według ich mniemania ma ich nasycić, ma wypełnić ich ciało, wypełnić ich emocje, aspiracje, a zapominają o tym, co naprawdę było dla nich ważne – miłość Boża i przyjaźń z Bogiem. Odrzucają miłość, odrzucają przyjaźń i nadmiernie korzystają ze swoich praw. Skutkiem tego jest przymusowy post. Muszą opuścić raj, muszą opuścić stan szczęścia, a ziemia przestaje ich żywić i przestaje być dla nich bezpieczna. Nowe znaczenie postu przynosi Jezus. On też odmawia sobie pokarmu, on też odmawia sobie przyjemnych emocji, bycia kimś, decydowania, realizowania swoich planów. Idzie na pustynię, na miejsce osobne, ale nie jest to skutek jego grzechów czy kary za grzechy. Jest to jego wolny wybór. Tą obecnością na pustyni chcę powiedzieć: Ojcu, tęsknię za Tobą. Kocham Cię. Twoja miłość jest czymś, co jest niezbędnie potrzebne do życia. Dlaczego uczeń Jezusa ma pościć? Nie po to, by zadbać o swoją dobrą linię czy poziom cholesterolu. To pewnie też przyjdzie, ale zawsze jest to skutek uboczny. Uczeń Jezusa odmawia sobie pokarmu, odmawia sobie posiadania pewnych rzeczy, pozytywnych emocji, bycia kimś, realizowania swoich planów, po to, by zawołać całym sobą do Boga: tęsknię za Tobą, potrzebuję Ciebie, tylko Twoja miłość jest w stanie mnie nasycić do końca. Jest jeszcze jeden aspekt postu. Dobra, które odmawiam sobie, gromadzą się. Mogę je przekazać innym. Ale to jest temat na kolejny odcinek naszego przewodnika wielkopostnego.